A teraz w faktach świat według Tadeusza Rydzyka. Większość jego opinii lepiej po prostu przemilczeć. Ale teza, że na Ukrainie jest wojna, bo ludzie nie wierzą tam w Boga, jest nieprawdziwa, bzdurna i szkodliwa. A mówi to człowiek bezkrytycznie popierany i nagradzany przez władzę. Katarzyna Górniak. Spokojnie i bezpiecznie. Nie do tego przywykli. Dużo samolotów, bardzo bomb. Jest trochę smutne i niebezpieczne. Ukraińskie dzieci przyjechały do Kielc na kolonie odpocząć od wojny. Odseparowanie tych młodych głów od tej sytuacji, jaka każdego dnia tam się dzieje. Każdy wie, co się tam dzieje. Nie każdy rozumie, dlaczego. Była wojna wtedy. W niedzielę Tadeusz Rydzyk wyjaśnił to tak. Na Ukrainie czy w innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Bo ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana. Te słowa skierowane były do dzieci, które przyjechały na pielgrzymkę na Jasną Górę. Wykorzystywanie religii do budowania nienawiści zarówno do Ukraińców, jak i do innych uchodźców jest po prostu obrzydliwe i nieetyczne. Zjednoczona Prawica na Rydzyka reaguje inaczej. Ja nie słyszałem tych słów pana ojca Tadeusza Rydzyka oczywiście. Natomiast oczywiście troską wszystkich duchownych jest krzewienie wiary. Troską akurat tego duchownego jest coś jeszcze. Od 8 lat dostaje setki milionów złotych na swoje biznesy i takimi wypowiedziami mam wrażenie tylko próbuje stworzyć pozór, że w ogóle jeszcze jest duchownym. Bo pozorów, że nie jest związany z władzą, nikt już tworzyć nie próbuje. Panowie ministrowie i pan premier ścigają się, kto więcej Rydzykowi da, kto więcej mu zapłaci, po to, żeby później był zwrot medialny w kampanii wyborczej. Nie tylko opozycji się to nie podoba. Kościół powinien być wolny od polityki. Tego chce w swojej akcji Kongres Katoliczek i Katolików. Odrębność władzy świeckiej i religijnej. A Tadeusz Rydzyk jest dla nich najlepszym dowodem na to, jak bardzo potrzebna jest reforma Kościoła i prawdziwie świeckie państwo. Kościół jest zakładnikiem tego wszystkiego. Kościół płaci za to cenę. Ludzie wierzący płacą za to cenę. I ludzie odchodzą od Kościoła. Młodzi mają serdecznie dosyć Kościoła, który jest po pachy, po kokardę uwikłany w politykę. Koalicja Obywatelska zapowiada, że po wygranych wyborach zrobi Tadeuszowi Rydzykowi audyt. Sprawdzenie wszystkich ministerstw, wszystkich funduszy, wszystkich spółek. Umowa po umowie. Weryfikacja. Specjalny zespół prokuratorów w niezależnej prokuraturze, który będzie dochodzić zwrotu tych pieniędzy, które niesłusznie były wypłacane. Katarzyna Górniak, fakty.